Justyna Wierzgacz oraz Aleksandra Szczurek zostały nowymi mistrzyniami Małopolski juniorek w siatkówce plażowej. Turniej finałowy Mistrzostw Małopolski został rozegrany na boiskach plażowych Centrum Siatkówki Plażowej PEMOS. Do szanowania turniej finałów zawitało 8 par. Te 8 par to jest wynik eliminacji, które przeprowadzaliśmy w Małopolsce Zachodniej i w Małopolsce Wschodniej. I tutaj grają pary z takich ośrodków jak Sądecczyzna, Kraków, no i oczywiście Chrzanów. Chrzanów podczas zawodu reprezentowały 4 pary. Izabela Kozik i Wiktoria Merta, Karolina i Aleksandra Jarczyk, Justyna Wierzgacz i Aleksandra Szczurek oraz Aleksandra Brąboszcz w parze z Dominiką Lempart. Najbardziej liczymy na ubiegłoroczne finalistki Mistrzostw Polski, parę Justyna Wierzgacz, Aleksandra Szczurek, ale myślę, że pozostałe 3 pary też są w stanie coś powalczyć i może nam sprawią jakąś niespodziankę i awansują do półfinału Mistrzostw Polski. Turniej rozegrano na pełnym dystansie. Siatkarki w poszczególnych meczach mierzyły się w 2 setach do 21 wygranych punktów, a w razie remisu o zwycięstwie rozstrzygał tiebreak do 15 punktów. Gramy się z systemem brazylijskim, czyli jakby podwójnych eliminacji. Każda para, która nawet przegra pierwszy mecz, ma jeszcze szansę wygrać zawody, pod warunkiem, że drugiego meczu już nie przegra, bo jeżeli przegra, to niestety odpada. Chrzanowskie faworytki nie zawiodły. Justyna Wierzgacz i Aleksandra Szczurek bez straty seta awansowały do półfinału, w którym mierzyły się z reprezentantkami UKS-u 22 Kraków, Weroniką Oliprą i Magdaleną Jaszkowską. Spotkanie było zacięte i wyrównane. Po 2 setach było 1-1 i o awansie do finału miał rozstrzygnąć 3 set. W tiebreaku lepsze okazały się szanowianki i to one zostały pierwszymi finalistkami. Dla Weroniki Olipry i Magdaleny Jaszkowskiej była to pierwsza porażka w zawodach i by awansować do finału, musiały wygrać z koleżankami z klubu, Magdaleną Tyrańską i Olgą Klocek. Ta sztuka im się udała i w meczu o pierwsze miejsce doszło do powtórki z półfinału. Tam Justyna Wierzgacz i Aleksandra Szczurek ponownie okazały się lepsze i to one wywalczyły Mistrzostwo Małopolski Juniorek w siatkówce plażowej. Brąz trafił do Magdaleny Tyrańskiej i Olgi Klocek, które w meczu o trzecie miejsce pokonały Patrycję Gądek i Barbarę Tokarczyk z Poprad Stary Sącz. Pierwsza czwórka szanowskich mistrzostw weźmie udział w turnieju półfinałowym Mistrzostw Polski w Suchym Borze koło Opola.